Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem opowiedzieć dzisiaj o cząstkach i o takim mniej ważnym, a może mniej znaczącym temacie, jakim jest cache. Cache jest to inaczej pamięć podręczna. Jest to pewien system, w którym Blender przechowuje informacje o ruchach cząstek odbywających się w poszczególnych klatkach. Aby pokazać, o co chodzi, dodam sobie do sceny zwykłego plane'a. I tego plane'a ustawię tak, aby były na nim standardowe, domyślne cząstki. Więc przechodzę do panelu z zakładką, gdzie są cząstki, dodaję nowy system cząstek i w tym systemie cząstek niczego absolutnie nie zmienię. Pozostawię wszystko tak, jak jest. Proszę zwrócić uwagę, że mogę nawet pozwijać te panele, aby nie rozpraszały nam uwagi i w tym momencie będziemy patrzyli tylko na panel, który nazywa się cache. Cache w tym momencie, w takiej domyślnej sytuacji, jest zrobiony w taki sposób, że zawiera pustą listę nie wiadomo czego, następnie jest jakiś dziwny przełącznik external, jest 0 klatek w pamięci, zajmują one przy okazji 0 kilobajtów, mamy krok cache'a, cokolwiek to znaczy, ustawione na 10 i później są tajemnicze guziki. I teraz jeżeli uruchomię w jakiśkolwiek sposób naszą animację przez Shift A, znaczy przez Alt A, to w tym momencie cząstki działają, i jednocześnie widać, że nasz pasek się przesuwa, a na oknie timelinera powstaje taki czerwony w kropki ślad. Ten ślad to jest nasz cache. Ta animacja zakończyła się po 250 klatkach, dlatego że cząstki generują się przez 200 pierwszych klatek, a każda z nich może żyć 50 klatek. W związku z tym w dalszych etapach animacji, tutaj na obszarze od 250 do 500 nic się nie dzieje. Cząstek już w tym momencie nie ma. Jeżeli teraz wcisnę Escape, to wychodzę z tej animacji, proszę zobaczyć, że 26 klatek zostało zapisanych w pamięci i te klatki zajmują niecałe 200 kilobajtów. Jest to spowodowane właśnie przez ten krok cache'a. Ten krok, który tutaj jest, to jest po prostu odstęp w klatkach, pomiędzy którymi zapisywana jest informacja o położeniu cząstek. Do tego jeszcze wrócimy. Teraz po takim wykonaniu jakby akcji w Blenderze muszę zapisać swój plik. I zobaczymy może, jak on wygląda, ale zanim to zrobię, na początku porównamy sobie wielkość pliku bez cząstek. A więc usuwam tego plane'a, dodaję nowego, zupełnie domyślnego. I teraz zapiszę ten plik pod nazwą na przykład tutorial, ale wcześniej zrobię sobie katalog tutorial. Naciskam I, aby stworzyć nowy katalog, wpisuję słowo tutorial. I teraz w tym katalogu stworzę plik o nazwie pkb. Tutorial. I teraz tak, za chwilkę obejrzymy sobie, jaka jest wielkość tego pliku. Wejdę tylko do katalogu tutorial. Proszę zobaczyć, ten plik ma teraz wielkość 104 kB. Jest to plik, który nie zawiera jeszcze cząstek. Dodam teraz te cząstki w domyślnej postaci i od razu zapiszę plik. Przypominam, że nie ma tutaj jeszcze żadnego cache'a zrobionego. Mamy 0 klatek w pamięci. Porównajmy wielkość pliku. Jak widać, w tym momencie już wielkość pliku urosła o 40 kB. Mimo tego, że żadne cząstki nie zostały jeszcze przeliczone, absolutnie żadne. No więc teraz widać, że samo dodanie silnika cząstek, czy też w ogóle cząstek do Blendera, do jakiegokolwiek obiektu zwiększa objętość pliku, ale ta objętość może być znacznie powiększona. Weźmy na przykład ten cache step, ustawmy na 1, a może zanim to zrobię, to przeliczmy sobie cały cache za pomocą guzika bake. Bake jest to takie jakby wypiekanie, a oznacza tylko tyle, że cały cache zostaje przeliczony i w tym momencie mam informację o wszystkich cząstkach. To wykonało się bardzo szybko, znowuż mam 26 klatek w pamięci, 110 kilo zajmują i ten plik znowuż zapiszę. Teraz porównamy jego wielkość, proszę zobaczyć, plik już jest teraz, no, niecałe dwa razy większy. To dlatego, że dodane do niego zostały informacje o położeniach cząstek. Jednocześnie ten plik Blend 1 i Blend 2 to są kopie zapasowe, które Blender tworzy podczas zapisywania pliku, a ilość tych kopii można ustawić w konfiguracji. Jeżeli wcisnę Ctrl-Alt-U, to na zakładce File jest tutaj specjalny slider, który nazywa się Save Versions, czyli zapisuj dwie wersje. Jeżeli ustawię tę liczbę na przykład na 10, to Blender będzie zapisywał 10 wersji zapasowych, co jest w sumie dosyć głupie, ale w tym przypadku może być przydatne. Więc teraz po przeliczeniu całego cache'a mam co 10 klatkę w pamięci. Tych klatek przy obecnej długości animacji jest dokładnie 26. Jeżeli ustawię sobie czas, czy też odstęp cache'a na jedną klatkę,
to będzie każda pojedyncza klatka zapisywana w pliku i też każda będzie pojedyncza klatka liczona. W związku z tym, jeżeli nacisnę sobie FreeBake, to zwolnię tę pamięć obecnie zajmowaną przez cache. Znaczy nie zwolnię, ale tak naprawdę to ten cache zostanie jakby przedawniony i w tym momencie nie będzie już obowiązywał. I znowu nacisnę Bake. Jeżeli nacisnę Bake, to w tym momencie mam 251 klatek w pamięci, które zajmują już ponad 1,4 MB. Jeżeli teraz zapiszę taki plik, no w tym momencie można się spodziewać, że on będzie znacznie większy. No i okazuje się, że wcale nie, ponieważ jego wielkość to jest tylko 723 KB. W związku z tym nastąpiła pewna wewnętrzna kompresja tej informacji o cząstkach. No i to jest dobra wiadomość, ponieważ wiemy już dzięki temu, że Blender nie jest w stanie, znaczy jest w stanie tę informację troszeczkę ścisnąć, po to, żeby pliki nie były zbyt wielkie. Dobra, myślę, że teraz dosyć już tego pustego gadania. Możemy zająć się dokładnie omówieniem tego, co mamy w tym panelu cache, aby można było tego sensownie używać. A więc panel cache jest to taki panel, którego działanie jest najbardziej efektywne wtedy, kiedy plik zapiszemy. Obecnie plik mam zapisany pod nazwą PKB Tutorial i dzięki temu mogę korzystać ze wszystkich opcji, które są dostępne w tym panelu. Gdybym pliku nie zapisał, to na przykład taka opcja jak Disk Cache nie byłaby aktywna. Więc teraz może zaczniemy od tej opcji wyżej. Cache name jest to nazwa bieżącego zestawu informacji, które zawierają położenie cząstek. Jest to nazwa cache'a. Jeżeli wpiszę tutaj na przykład słowo PKB i dam Enter, to w tym momencie na liście mam po prostu informację taką jak PKB. To jest jakaś nazwa cache'a, na przykład cache pierwszy, cache drugi i tak dalej. Ten cache pamięta wszystkie klatki z odstępem co jedna klatka. Jeżeli tutaj wpiszę na przykład jakiś inny cache w stylu ABC, o przepraszam, musiałem tutaj wpisać to PKB tak jak było, natomiast aby dodać nowy cache naciskam plus i wtedy wpisuję na przykład ABC, to ten cache może mieć odstęp standardowy pomiędzy klatkami, na przykład co 10, a więc pierwszy będzie miał odstęp 1, drugi będzie miał odstęp 10. Jest to informacja dla nas, która mówi o tym, że możemy mieć różne rodzaje cache'a. Możemy w różny sposób zapamiętać położenie cząstek i tych cache'y wzajemnie, czy też jakby zamiennie ze sobą używać. Każdy z tych cache'y może mieć swoje własne ustawienia, na przykład takie właśnie jak odstęp w klatkach. Jeżeli taki cache przeliczę, robi się to guzikiem bake, to w tym momencie ten cache zawiera tylko 26 klatek, a więc jest mniej precyzyjny niż ten, który przeliczyłem wcześniej. I oba te cache siedzą w pamięci, z tym, że ten teraz jest jakby już nieaktualny, ponieważ jest tutaj napisane cache is outdated, czyli cache jest przedawniony, pewnie dlatego, że kliknąłem gdzieś, więc musiałbym nacisnąć sobie na przykład FreeBake, jeszcze raz Bake, aby przeliczyć całość. To teraz tak, każdy jakby etap ruchu tych cząstek może być generowany z różnego cache'a. One są w tym momencie identyczne, ale jeżeli teraz na przykład przekręcę cache, znaczy przekręcę tego plane'a, wyczyszczę cache'a ABC za pomocą FreeBake i przeliczę go jeszcze raz, to w tym momencie cząstki z tego cache'a wysypują się tak jak powinny. Natomiast jeżeli kliknę w PKB, to jest stary cache, te cząstki będą leciały w sposób oryginalny, tak jak to było wcześniej. No więc te cache są po to, aby można było zapamiętać różne rodzaje ustawień i te rodzaje ustawień sobie na przykład porównać. Natomiast kliknięcie w taki cache nie powoduje, że przywracają się gdzieś tutaj indziej jakieś informacje, które można było mieć ustawione, więc jest to takie średnio użyteczne. Teraz jeżeli spojrzymy na dysk, to nie znajdziemy tego cache'a. Jeżeli tutaj zrobię listę, to w tym momencie nie widzę żadnych informacji o cache'u, niestety, i dlatego nie jest może zbyt pożyteczne tworzenie takich cache'y wewnątrz samego pliku Blend, ponieważ później przesyłając ten plik musimy się liczyć z tym, że przesyłamy również wszystkie informacje dodatkowo. A więc istnieje możliwość zrobienia cache'a, który będzie zapisany na dysku. To jest dosyć ciekawa opcja. Aby wykorzystać taką możliwość, trzeba wybrać sobie odpowiedni rodzaj cache'a, na przykład PKB, i ten cache włączyć tak, aby wykonywał się, czy też robił się na dysku. Jeżeli zaznaczę taki checkbox, w tym momencie mam napisane 251 klatek na dysku. Oczywiście wcześniej mój plik musi być zapisany, ponieważ sprawdzałem w źródłach, jest taki specjalny warunek, który mówi, że jeżeli plik nie jest zapisany, to ta opcja ma być nieaktywna i cześć. Teraz jeżeli spojrzymy na dysk, to widzimy, że Blender stworzył mi już gotowy katalog. Ten katalog nazywa się zawsze Blend Cache, a później dochodzi do niego nazwa pliku Blenda, czyli dokładnie tego, który tutaj mamy. I teraz wewnątrz tego pliku mamy różnego rodzaju pliki i to są pliki pochodzące właśnie z położeń cząstek w poszczególnych klatkach. Jeżeli się przyjrzymy tym plikom, to zobaczymy, że ich nazwa również jest podobna do tego, co wpisałem w liście cache'y, a więc PKB, jak wpiszę, tak zaczyna się nazwa pliku. Potem jest sześciomiejscowa liczba,
która oznacza numery klatek. Zaczynamy od klatki zerowej, później jest pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. A potem jest tajemnicza liczba, którą niestety musiałem wyszukać w źródłach Blendera, bo nigdzie nie było na jej temat ani słowa. Ta liczba to jest po prostu numer pozycji na tej liście. Przynajmniej na to wszystko wskazuje. Jeżeli na przykład kliknę teraz tutaj i włączę sobie, aby ten cache był na dysku, no to w tym momencie nazwa pliku wynosi, czy też równa się ABC i to jest druga pozycja na liście, ponieważ lista jest numerowana od zera, to ta ABC powinna mieć numerek 1. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli teraz wylistuję pliki, przewinę trochę do góry, proszę zobaczyć, tutaj zaczynają się te pliki. Mam tutaj ABC w pierwszej klasce i to jest cache pierwszy, czyli tak naprawdę drugi w kolejności. Nie wiem, te numerki może nie są dla nikogo istotne, ale warto wiedzieć, o co chodzi. Teraz tak. Ten cache może być kompresowany, to znaczy, że mogę użyć kompresji w przypadku, gdyby takich cząstek było dużo. Weźmy sobie takich cząstek, na przykład milion. Na początku może usunę te cache, aby ich nie było. Weźmy może od nowa, zbudujmy sobie jakiegoś plane'a. Dodam do tego plane'a system cząstek i w tym systemie cząstek ustawię, aby cząstek było dokładnie milion. Milion cząstek to już jest tak, że tak powiem, całkiem sporo. Aby obliczenia nie trwały zbyt długo, weźmy sobie tylko 10 klatek animacji i spowodujmy, żeby wszystkie cząstki generowały się właśnie, o, na przykład w tej pierwszej klatce. Będą również miały żyć tylko 10 klatek, w związku z tym ich ewolucja powinna być krótka. I teraz taki plik zapiszę pod tą samą nazwą. Aby nie było problemu z cache'em, który teraz na dysku powstał, dodatkowo jeszcze wyczyszczę ten cache, usuwając katalog, który nazywa się Blend Cache. W tym momencie mamy plik, który, proszę zobaczyć, zawiera w sobie już 44 MB danych, mimo tego, że nic z cząstkami jeszcze nie policzyłem. Więc teraz sprawdźmy, co będzie z tym cache'em. Jeżeli włączę taki cache po to, aby się na dysku odkładał i nazwę go na przykład PKB znowuż, to w tym momencie po naciśnięciu guzika Bake liczony jest cache. Te liczby oznaczają w kursorze myszy procent obliczeń. Dobra, cache się policzył. Jak widzimy, zawiera tylko jedną klatkę na dysku. I teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Mamy tutaj katalog. Zobaczymy, jaki jest duży. W tym momencie ten katalog zajmuje 65 MB. A więc jest to nieskompresowany plik, a w środku jest dokładnie, są dokładnie trzy pliki. 0, 0, 1 i 10. Jakoś tak wyszło. Jest to całkiem sensowne, ponieważ zaczynamy od klatki pierwszej tak naprawdę. Klatka zerowa zawsze powstaje. Natomiast później następna klatka to jest 10. Dlatego, że step, czy też odstęp dla tego cache wynosi 10. Może zróbmy poprawkę. Ustawię sobie pojedynczy odstęp. Jeszcze raz wyliczmy bake'a. Trzeba będzie pewnie chwilkę poczekać, bo jednak milion cząstek to jest sporo. I teraz będzie w naszym cache'u trochę więcej plików. I to są pliki dla poszczególnych klatek. Tak to wygląda. Od zera, czy też może od pierwszej klatki do 10. Oczywiście jest także zerowa, najmniejsza pozycja. No i teraz tak. Ten cache, każdy z tych plików wewnątrz cache'a zajmuje dokładnie 27 mega, a więc całość ma wielkość 279 MB. Jest to dla 10 klatek całkiem spora pojemność. No i trzeba się liczyć z tym, że w przypadku miliona cząstek lub też większej ich liczby będziemy potrzebowali mnóstwo miejsca na dysku. Dlatego właśnie istnieje możliwość skompresowania tej informacji, tych 10 klatek, które wybajkowaliśmy. No i to jest taka lekka kompresja, dość szybka. Aby skompresować, należy znowu wyczyścić bake'a, czy też cache'a i jeszcze raz policzyć wszystkie cząstki. Sprawdźmy, ile teraz zajmuje taki katalog. Jak widać, jego objętość zmniejszyła się do 133 MB. No więc sprawdźmy jeszcze, co będzie w przypadku ciężkiej kompresji. A więc czyszczę cache i liczę go jeszcze raz. I w tym momencie niestety musimy trochę poczekać, ponieważ jak widać po kursorze myszy, tym czarnym, bardzo powoli ten proces przebiega. Dopiero 11% zrobione. No i na to niestety trzeba poczekać. Przy okazji sprawdźmy, jak pracuje Blender w tym momencie podczas przeliczania cache'a za pomocą podglądu tego, jakie są procesy w maszynie. Widać tutaj, że pracuje tak naprawdę tylko jeden wątek na 100%, a więc jest to niestety jeden z wolniejszych etapów. Przeliczanie cache'a w tym momencie, jego kompresja jednoczesna odbywa się tylko i wyłącznie na jednym wątku. Być może są wersje Blendera, które potrafią zrobić to wielowątkowo, ale gdyby komuś zależało na czasie, to proponowałbym jednak poświęcić ilość miejsca na dysku i zrobić sobie brak kompresji, ponieważ to się liczy najszybciej.
a następnie za pomocą programu np. pbzip2 można skompresować wielowątkowo takie pliki, po to aby były mniejsze. Wtedy można je przesłać gdzieś np. na render farmę, albo zrobić z nich jakiś inny użytek. No dobra, mamy 100%, zaraz się zakończy cały proces bake'owania i będziemy mogli zobaczyć, ile teraz będzie zajmował nasz katalog. A więc wracam do poprzedniego wyglądu, sprawdzamy. I jak widać teraz, z oryginalnych 279 MB mamy tylko 59. A więc jest to mniej więcej 1/4, tak myślę, może 1/5 objętości poprzedniej. Ok, więc warto kompresować cache, natomiast jeżeli byśmy zerknęli do tych plików, to one mają nadal swój standardowy rozmiar. Nie za bardzo się jakoś zmieniły, z tym, że są oczywiście mniejsze, z 27 MB do 6. Dobra, myślę, że teraz jest czas, aby wyjaśnić jeszcze pozostałe bugziki, które tutaj są i pokazać może, jak można pracować z takim cache'em dyskowym, który został wcześniej przez nas w pocie czoła przygotowany. A więc jest tutaj jeszcze jedna rzecz. Jeżeli używam tego cache'a dyskowego, to jest taki checkbox jak use libpath. W tym momencie trzeba wiedzieć o tym, że można do pliku Blenda wstawiać obiekty z innych plików. Czyli jeżeli w Blenderze zapisałem sobie jakiś ekstra system cząstek, to ten system cząstek razem z obiektem, na którym on jest, mogę zaimportować z innego pliku. Jeżeli coś takiego zrobię, to ścieżka tego pliku może być inna niż ścieżka mojej obecnej pracy, którą robię w Blenderze. W związku z tym mogę tworzyć cache, ten dyskowy, lub też liczyć go właśnie w tamtej ścieżce, z której zaimportowałem. I po to właśnie jest ten checkbox. Nie będę tego tłumaczył dokładniej, ponieważ o importowaniu i pracy z wieloma różnymi plikami łączonymi przez biblioteki jeszcze dużo nie mówiliśmy w kursie, na to przyjdzie czas, mam nadzieję, w przyszłości. Ok, więc teraz wyłączam kompresję i mam tutaj te guziki. Te guziki to już jest prosta sprawa, więc przede wszystkim guzik FreeBake oznacza, że mój cache zostaje zwolniony. To znaczy, że staje się przestarzały i następne użycie obliczeń w Blenderze spowoduje, że będzie się ten cache przeliczał na nowo. Mimo to ten cache pozostaje, nic nie usuwa go z dysku, więc na dysku nadal cały ten cache tutaj się znajduje, nic nie drgnęło nawet, jedynie Blender będzie w stanie spróbować liczyć od nowa. Jeżeli nacisnę ten guzik bake, to oczywiście mi się cały cache przelicza dość szybko. Ok, tutaj już teraz te pliki są większe. Natomiast jeżeli chciałbym wybake'ować wszystkie ruchome obiekty, naciskam guzik bake all dynamics. I teraz z tym Bake All Dynamics to jest taka trochę trikowa sprawa, ponieważ jeżeli wyłączę disk cache i dodam sobie jeszcze jedną warstwę cache'a, właśnie taką jak ABC na przykład, tu mamy PKB, krok pierwszy, tu ABC, krok dziesiąty, to teraz tak. Jeżeli jestem w PKB, to widać, że jest 10 klatek w pamięci. Mogę zwolnić tego bake'a, znaczy tego cache'a, nie widać, żeby coś się tutaj zmieniło, ale jeżeli zrobię sobie bake, to w tym momencie będę miał uaktualniony cache. Natomiast w przypadku tego ABC jest tylko jedna klatka w pamięci. Jak zrobię bake, to bake'uję tą jedną klatkę. No i teraz zauważyłem podczas pracy z tymi guzikami, że coś takiego jak bake all dynamics często po prostu nie działa. Jeżeli teraz zwolnię tego cache'a, aktualnie będę mógł mieć dostęp do wszystkich obiektów, znaczy do wszystkich ustawień tutaj, jak widać teraz nie mam tego dostępu. Niestety, to jeżeli zrobię sobie bake all dynamics, to w domyśle tak naprawdę powinny zostać wybake'owane wszystkie, że tak powiem, obiekty, czy też wszystkie rodzaje cache'a. Natomiast nie jestem teraz w stanie tego pokazać, czy to następuje. Wydaje mi się, że w tym przypadku to mogło działać, ale widziałem też sytuację, kiedy to nie działało. Tak samo free all bakes. Jeżeli zrobię free all bakes, to ten jeden cache powinien się wyekspirować, natomiast nie widać, żeby to następowało. No i tak samo mamy następne guziki. Jeżeli wcisnę Calculate to Frame, obecnie nieaktywny, to w obecnym układzie jest to dość krótka animacja, ale gdybym był w klatce 5 na przykład, to w tym momencie przeliczam całego cache'a do bieżącej klatki. Jeżeli chciałbym mieć przeliczenie wszystkich cząstek wzięte z cache'a, czyli z tego external, o którym jeszcze nie mówiłem, to wtedy naciskam Current Cache to Bake. A więc w tym momencie z cache'a wciągam dane i uaktualniam je do bieżącej sytuacji do tego bake'a. Oczywiście free all bake zwalnia wszystko, a update all to frame to jest to samo co current cache to bake, z tym, że dotyczy wszystkich ewentualnych zależności i wszystkich innych cache'y. Dotyczy to również także dynamiki, na przykład brył sztywnych, brył miękkich itd. Dobra, pokażę może teraz, jak działa ten cache, który jest cache'em plikowym. Zróbmy na początku może animację, która będzie miała 100 klatek i która będzie miała tego plane'a postawionego w pionie na przykład
z systemem cząstek, które się będą generowały w domyślny sposób. A więc mamy 100 klatek, co 10 klatek jest jeden krok cache'a, a więc w efekcie tylko 11 klatek zapisujemy, co zabiera 70 kB. Teraz zapiszmy to w cache'u dyskowym i niech ten cache dyskowy nazywa się dysk na przykład. Oto po prostu taka nazwa. Przeliczmy jeszcze raz bejka, aby to wszystko się zapisało. Mamy aż całe dwie klatki na dysku zapisane. Nie wiedzieć czemu, ale tak jakoś wyszło. No i teraz tak, jeżeli ten plik zapiszę ponownie, to w tym momencie sytuacja jest tutaj taka. Mam zapisany plik, dlatego wyświetlił się jako ostatni, to jest ta ostatnia wersja. Natomiast w katalogu Blend Cache Tutorial mam różnego rodzaju dane. Jak widać, tych moich dysk tutaj jest całkiem sporo. To jest ok. Natomiast dlaczego on napisał tutaj dwie klatki na dysku? Szczerze mówiąc nie wiem, nie jest to prawda, ponieważ widać, że tych klatek jest znacznie więcej. Teraz mogę wziąć te wszystkie pliki, które mają początek nazwy od dysk i skopiować je w zupełnie inne miejsce. Zróbmy zatem katalog w głównym katalogu, który się nazywa przykład i skopiujmy za pomocą normalnego polecenia cp wszystkie pliki, które są tym cache'em do tego naszego przykład. Weźmy sobie może ścieżkę, przykład, bam, poleciało. Oprócz tego będę jeszcze musiał stworzyć tam katalog, który nazywa się Blend Cache PKB Tutorial, a więc wchodzę do tego katalogu przykład, robię tutaj ten katalog i wszystkie pliki B przenoszę do tego katalogu. Tak to wygląda. A więc jest to taka sytuacja, gdybym miał tutaj normalnego cache'a. No i teraz potrzebuję jeszcze raz nowego blendera, a więc wezmę sobie na przykład Ctrl-N, aby zresetować wszystkie ustawienia. Blender w tym momencie zapomniał całkowicie wszystko, co miał wcześniej zrobione. I teraz dodam sobie zwykłego plane'a. Ten plane może sobie stać w ten sposób, może też stać w ten sposób. I teraz do tego plane'a chciałbym dodać elegancko system cząstek, który jest wcześniej wyliczony w jakimś innym blenderze i leży na dysku w postaci cache'a. Jeżeli chciałem coś takiego zrobić, to oczywiście jest to możliwe. Teraz robię tak. Pozwijam może te wszystkie panele, aby nie rozpraszały uwagi. Klikam w cache i zaznaczam opcję external. I teraz opcja external powoduje, że proszę zauważyć, znikła zakładka emission. Emission to była ta, w której ustawiałem sobie liczbę cząstek, kiedy się miały generować i tak dalej. Nie ma tej zakładki. Jeżeli kliknę w external, w tym momencie emission znika. W tym momencie wszystkie informacje o cząstkach będą brane dokładnie z cache'a, a nie z tych ustawień, które sobie tutaj mogę zmienić. Teraz po prostu one są niedostępne. Teraz, aby pokazać blenderowi, gdzie jest plik, ewentualnie gdzie są pliki z cache'em, muszę określić file path, czyli ścieżkę dostępu do pliku, ponieważ na razie widzę napis, że no valid data to read, czyli nie ma żadnych prawdziwych czy poprawnych danych do wczytania. Jeżeli zatem kliknę na tą ikonkę do otwierania pliku, pokazać muszę blenderowi, gdzie jest mój katalog przykład i gdzie jest mój cache ze zgromadzonymi plikami, które ma wczytać. Jeżeli pokażę ten katalog, to w tym momencie nadal widzę napis, że nie ma prawidłowych danych do wczytania. W tym momencie muszę także wiedzieć, jak te pliki się nazywają, ponieważ w tym katalogu mogą być pliki zupełnie różne. Jak widać, tutaj są katalogi, znaczy są pliki z nazwą dysk. I tą nazwę dysk muszę tu wpisać, to jest nazwa poprzedniego cache'a. Jeżeli to zrobię, to nagle się okazuje, że zostało wczytane 1000 punktów, czyli tyle cząstek, ile tak naprawdę było na początku ustawione. Teraz, gdyby ten dysk na przykład nie był na pierwszym miejscu w cache'u wtedy, gdy go tworzyłem, tylko na którymś kolejnym, to wtedy należałoby jeszcze zmienić ten parametr 0, który jest tutaj. Jeżeli kliknę na przykład na jedynkę, widzę, że niestety nie wczytano prawidłowych danych, ponieważ to nie są już te pliki, o które mi chodzi. Nie ma takich plików z jedynką, bo to nie był pierwszy system cząstek, nie był drugi system cząstek. A więc jak ustawię 0, nazwę cache'a określę i nazwę katalogu, w którym ten cache jest, to w tym momencie mogę wczytać te 1000 cząstek i wtedy mogę odtworzyć animację. Proszę przy okazji zobaczyć, że tutaj na pasku timelinera pojawia się ślad tego cache'a. A więc teraz animacja zachowuje się tak, jak powinna. Co ciekawe, mogę przesunąć sobie ten obiekt, który ma cząstki, w dowolne inne miejsce i odtworzyć animację z cache'a dokładnie tak samo. Z tym, że położenie tego obiektu jest zupełnie wtedy bez znaczenia. Oczywiście teraz wyjechałem już poza obszar cache'a, który miałem wtedy ustawiony. Jak widać, tutaj cząstki zachowują się już w zupełnie losowy, nieprzewidywalny sposób. Przypomnę, że tam animacja miała czas trwania 100 klatek. Jeżeli tutaj ustawię sobie 100 klatek, to w tym momencie powinno być wszystko w porządku. Także widać, że cząstki się sypią bez żadnego problemu. Natomiast obiekt, który ponoć miał generować, stoi w zupełnie innym miejscu.
Jeżeli w takim przypadku spróbuję zmienić coś, tak jak przed chwilą widzieliśmy, na przykład czas trwania animacji ustawię na 200 klatek, to w tym momencie cząstki zaczynają żyć w tym obszarze, który nie był w cache'u, zupełnie swoim własnym życiem. A więc system będzie starał się wziąć tą ostatnią pozycję znaną cząstek i zacząć ich ewolucję w taki sposób, jakby tutaj tego cache'a nie było i próbować odbudować ten cache. Ale podczas odbudowywania tego cache'a okaże się, że mesh, który te cząstki generuje, jest w innym miejscu. W związku z tym mogą nastąpić zupełnie nieprzewidywalne problemy. No i zaraz zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli to jeszcze raz uruchomię. Na razie jest w porządku, lecą dane z cache'a. Za chwilę niestety zaczyna się dziać coś takiego. A więc zostają zapamiętane poprzednie położenia cząstek. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeżeli spróbuję w tym momencie właśnie wyłączyć coś takiego jak pola siłowe, czy też usunąć grawitację, to w tym momencie cały system cząstek może zachowywać się nieprzewidywalnie. Zobaczymy, co będzie, gdy on poleci od początku. Tutaj jest w porządku. Natomiast potem już wcale tak być nie musi. No teraz akurat wygląda w ten sposób. Widziałem także sytuację taką, gdzie cząstki zaczęły się pojawiać zupełnie w losowych miejscach, zupełnie bez sensu, gdzieś tam hen-hen, w różnych, powiedzmy sobie, położeniach. Sprawdźmy, co teraz będzie. No jak widać, teraz się sypią ładnie. No i tutaj niestety coś się z nimi dziwnego dzieje. Okej, myślę, że nie będę już zanudzał Państwa. Wystarczy chyba na ten temat powiedzieć tyle. Wniosek z tego jakby materiału jest taki, że jeżeli chcecie, to możecie sobie zapisać akcje wykonywane przez cząstki w różnych cache'ach. Te cache'e można sobie przesyłać pomiędzy katalogami i Blender będzie umiał z nich skorzystać pod warunkiem, że użyjemy opcji external z właściwą nazwą. Jest to całkiem przydatne, mam nadzieję. Okej, to był kolejny materiał dotyczący cząstek. Czeka nas jeszcze sporo rzeczy do opowiedzenia, także zapraszam na następnych tutoriali. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.